zapytać hymnu a cappella tutaj, bo na pewno bym odpadła, ponieważ jak był rozdawany talent wokalny i chyba stał w kolejce po wzrost. Może nam pani coś zaśpiewa? Nie ma chyba, nie ma śpiewać. Ale ja mam coś śpiewać. A, no to proszę. Ale naprawdę? Tak. A nie musi być hymnu, może być cokolwiek innego, ale może być też hymnu. A nie, no proszę mnie zagrywać. Nie, paparazzi. A to, może pani otworzy drogę do kariery jeszcze wokalnej? Dobra, ale jak zafałszuję, to proszę się nie śmiać ze mnie. Jak długo na Wawelu Zygmunta bije dzwon, tak długo nasza Wisła zwyciężać będzie wciąż. Może wystarczy? Opuszczę, wow, dziękuję. Ale była pani programu. Casting do Voice of Poland jest zaszczany. A jakim piłkarzem, jaką osobą wydaje się pani na przykład z danego drażu? To ciężko powiedzieć, tak jak mówię, to nie znam piłkarzy prywatnie, na pewno miał. Ale również tak, oczywiście wydaje się bardzo sympatyczną, jak widać uśmiechniętą osobą, także na pewno same pozytywy. Miłowaj tu Mechcivka? Proszę? Lubisz to Mechcivka? Tak, bardzo. Wszystkich lubię. Gratuluję ostatniego meczu. Dziękuję. Miłością do futbolu zaraził mnie mój dziadek. Na pierwszym meczu mnie rodzice wzięły, mnie tatę, jak miałam 4 latka. Twoje pierwsze słowo było... Wisła Kraków, tak, Wisła Kraków. Ale nie, mój pierwszy mecz, jak miałam chyba 6 lat, coś takiego, to z tatą jeszcze poszłam wtedy. Tym akurat zaraził mnie tata, jak pewnie większość dziewczyn. Pierwszego nie pamiętam, bo miałam 3 lata, jak pewnie pierwszy raz zabrał, ale taki, który pamiętam jak najbardziej, to był mecz w 1/8 Pucharu Ligi Europy. Na pierwszym meczu byłam w 2006 roku, kiedy było stulecie powstania klubu. To wszystko zaczęło się od taty. On zawsze był już od wielu lat kibicem Wisły i opowiadał mi raz właśnie historię. Które oglądałam w domu z właśnie z moim chłopakiem Sylwkiem albo u naszych znajomych, albo byłam tutaj fizycznie na stadionie. Wszystkie wygraliśmy albo zrealizowaliśmy. No to trzeba zdecydować, trzeba przyjąć. Lock her in the room. Albo muszę karnecik na cały sezon, na 100% chodzić. Ja też tak zacząłem, że jak z nim to nie przegrywaliśmy i mówiłem, no a się skończyło kiedyś tam, nie pamiętam. Piłką nożną interesowałam się od dzieciństwa, tak mnie tata wychował w sumie. Nawet dałam piłkę nożną na pozycji bramkarza. Byłem w Zawielaniu, to był mecz i zremisowaliśmy. I byłam strasznie smutna, bo nie było żadnych goli, nie było nic, więc stwierdziłam, co to za mecz, takie nudy, zero emocji. A potem się już kolejne były dużo bardziej ciekawe. Taka jest tradycja, że jak Wisła strzeli bramkę, to mój tata, mój brat młodszy, on cały mecz ogląda na stojąco, leci do mojego taty, całego w czoło i potem do mnie i tak się Dobrze, dlaczego Wisła? Dlaczego Wisła? W sumie to jest bardzo dobre pytanie, bo u mnie... Bo u mnie... Co ty tu robisz? Ulubiony piłkarz? Myślę, że Arek Głowacki jako kapitan. Papa. Oczywiście pan Arek Głowacki, bo jego wszyscy kochamy. Arek Głowacki. Myślę, że chciałbym koło pana Kolisza Głowackiego. Jest kolejka. Jest kolejka. Arkadiusz Głowacki. Z Patrykiem Małecki, ale bałabym się, że byłabym wyższa od niego. To wszyscy. No, może z Petarem Brolkiem? I już punkt na tego samego. Karierę właściwie od początku. Wszystko dzięki mojemu bratu, ponieważ on jest zagrożonym panem Wisły. Ja tak dzięki niemu odziedziczyłam tą... Także tą miłość, no i nie wiem, uważam, że to tak bardzo stoi, i też wczoraj ostatnio gola. No, moim typem jest Paweł Łuski. Patryk Łuski i Arek Głowacki, nie jestem oryginalna. Dlaczego? Patryk Małecki, ale to też dlatego, że właśnie z tym meczem z APL-em to jest tak związane, bo właśnie pamiętam tą jego bramkę, kiedy zastrzelił APL-owi. Po prostu naprawdę dalej po prostu pamiętam, jak Mateusz Borek krzyczał, że ależ bramka Patryka Małeckiego i to jest tak, to mnie tak
jest dla mnie takim punktem charakterystycznym, jeśli chodzi o moją, taką, moją własną historię z Wisłą Kraków. Chciałabym spotkać Jana Łęckiego. Dlaczego potem? Ogólnie jest dobrym piłkarzem, jest przede wszystkim mały. Ja też jestem mała, także... Najbardziej bym chciała Patryka Małeckiego, tylko trochę byłabym od niego wyższa, bo jest takim właśnie... To wszyscy. Ale Brożek, tak? Tak. Bardziej. Ale pan Androszka też bardzo lubię. Wzrostowo może pod Patryka Małeckiego bym się... A to Mekcinka może być? No dobra, no. Ewentualnie. Petar Brożek. Przyjmę każdego. Dobrze. Patryk Małecki, nie ukrywam. Znaczy dać kobiecie wybór to ją unieszczęśliwić, a w takim przypadku to już w ogóle, no każdy zawodnik z Kraków byłby dla mnie. Aczkolwiek dzisiaj mam numer 13, pan ma numer 14, no to może pan. Bo jest, no sercem z Wisłą generalnie i bardzo mi się podoba też jego tatuaż na ręce Henryka Reymana, także... Za jego charakter, upór, waleczność na meczach i na pewno gra fair play. No i panuje mi jego gra po prostu. I może też charakter, że po prostu jest stanowczy i taki... Nie wiem, czy powinnam tutaj mówić w tym momencie, ale chyba jednak jestem wierna Pawłowi Brożkowi, więc tutaj nie obraźcie. Nie. Ale ja też lubię Pawła. Sympatia i... Pana Zdenka mam wielki sentyment. I to nie podniosłuje się znowu, żeby nie wyszło, ale pamiętam jak w pierwszym, znaczy to już był drugi mecz na stadionie, kiedy poszłam z Zdenkiem oglądać go. I pamiętam, że pan właśnie był zdobywcą pierwszego gola, który było mi oglądać na żywo. To było dokładnie się, w meczu z Niecieczą. Pan zdobył dwa gole i pamiętam, że wtedy ze szczęścia niekontrolowanego w ogóle pozbawiliśmy się wszelkich emocji. Praktycznie wyskoczyliśmy z trybun z Sylwkiem i rzuciliśmy sobie w ramiona i wtedy, bo to jeszcze był czas docierania się, był początek związku, Sylwek mnie pocałował po raz pierwszy. No nie był taki soczysty pocałunek, ale w każdym razie dziękuję. Dzięki Tobie. You're welcome. No oczywiście, bo gra bardzo długo w Wiśle, zostawia zawsze całą duszę, serce na boisku. No dodaje tego powera na też właśnie na meczach, widać, że mu zależy, że kocha Wisłę i jest z nią cały. A był ulubionym dyrektorem sportowym? Zawsze lubiłam tego piłkarza. Jakoś wydaje mi się bardzo sympatyczny z twarzy i tak ogólnie. Zawsze uważam, że to jest piłkarz trochę niedoceniany przez dziennikarzy i ogólnie cały świat taki. Ponieważ według mnie to jest osoba, która dużo robi na boisku i się nie docenia. A przy okazji, że to jest bardzo fajny, skromny człowiek. No i te wszystkie ostatnie hat-triki na to. I w ogóle to zachowanie przy bramce Brożka, to meczu chyba z Gielonią. To, że nie tej nogi nie dołożył, tylko poczekał aż piłka to toczy się do bramki, więc to pokazuje, że jest w drużynie, jest lubiany i no, jest za drużyną. Nie pod siebie, tylko za drużynę. Bardzo dobry chłopak. To tak mi się wydaje. Była taka propozycja hasła na autokar. Bójcie się Kluski i Rafał Boguski. Co pani o tym myśli? Gdyby to tak zostało. Znając też z wywiadu głos Rafała Boguskiego, to myślę, że troszkę było śmiechowe. Dziękuję.